Wiele straciłyby uczty w barokowych pałacach czy proste dania w gospodach i barach, gdyby zabrakło warzyw i owoców. Wrocławski plastyk Tomasz Broda postanowił uczcić królową Bonę za to, że sprowadziła do Polski nieznane wcześniej warzywa. Na wrocławskim rynku powstał wielki portret królowej, ułożony z kilkuset tysięcy jabłek, pomarańcz, ziemniaków i główek czosnku.